Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem KRM5, a to jest mój pierwszy film z serii Poradniki. W tym filmiku pokażę wam, jak zrobić bindy na komunikatorze TeamSpeak 3, czyli nic innego jak dzięki wciśnięciu klawisza przeskoczenie z kanału na kanał. Zaczniemy od pobierania TeamSpeak 3. Najlepiej zrobić to z oficjalnej strony producenta, czyli www.teamspeak.com. Wchodzimy, ściągamy go z zakładki Downloads, TeamSpeak 3, pobieramy klienta 32-bitowego, zapoznałem się, submit, podziękuję, i pobieramy klienta. Czekamy, aż nam się pięknie pobierze. A cały proces tworzenia bindów nie jest długi, zajmuje to plus minus minuta, półtorej, w zależności od po prostu naszej pamięci, jak to zrobić. Poczekamy, aż to się pobierze. Już tylko 10 sekund. I przechodzimy do instalacji. Uruchamiamy instalkę. Przygotowania. Instalujemy standardowy, czyli Next Age. Tutaj obojętnie dla kogo będziecie używać, to możecie sobie ustawić. Instalujemy do folderu, ja sobie to wezmę, akurat zmienię na swój folder, przykładowo na test3, niech będzie. Ok. Next. Tutaj jest konfiguracja rekomendowana, czyli zapisać w plikach użytkownika, a ja sobie kliknę, żeby w folderze instalacyjnym instalujemy Wolfa. Ja akurat nie instaluję, nie przypada mi ten program do gustu. Instalacja trwa bardzo szybko, więc kończymy ją i uruchamiamy TeamSpeaka. To jest konfiguracja TeamSpeaka. Wpisujemy na początku swój nick. Push to talk, czyli żeby mówić w niejaki przyciskowy, ja sobie za obojętnie jaki X. Ok. Tutaj możemy. Dzięki temu możemy też zrobić binda. Jeżeli to pełniemy, więc klikajmy, że pomijamy. Sobie wezmę faceta. Najpierw otwieramy connection, connect, łączymy się z danym serwerem, w tym przypadku to będzie ten klanowy. Przechodzę na jakiś inny kanał, żeby inny nie przeszkadzać. Następnie klikamy settings, options, wchodzimy w zakładkę hotkeys, następnie klikamy add i zaczniemy pierw od przejścia z kanału na kanał. Klikamy Show Advanced Action, Switch to Channel, Switch to Channel. Pojawiają nam się zakładki z nazwami kanałów na danym serwerze. Mnie interesuje, przypuśćmy, o, Battlefield 3, niech będzie. I klikamy On Current Server. Następnie, żeby kliknąć OK, musimy oczywiście wybrać przycisk, na którym chcemy, żeby nam się przeskakiwało. Niech będzie klawisz 1. A żeby było też równo, kliknijmy, jeszcze raz wybierzmy jakiś inny kanał. Przykładowo, niech to będzie kanał inny Afryki, na którym aktualnie jestem. Chyba. I niech będzie to na klawiszu numer 2. Teraz próba generalna. 1. Przerzuciło mnie. 2. Przerzuciło mnie.
Jeżeli teraz chodzi o wyciszanie słuchawek mikrofonu, to również jest bardzo proste. Wchodzimy w Settings, Options. Już jesteśmy akurat na hotcase, więc dodajemy tylko Add i klikamy. Najpierw mikrofon. Mikrofon, toggle, mikrofon, mute. Wybieramy przycisk, jak będzie po kolei 3. OK. OK. Działa. Zrobimy od razu też na słuchawki i na afyki. Zacznijmy od słuchawek, czyli speakers, talk speakers mute. Niech będzie 4. OK, add away status, toggle away status i niech będzie to 5. OK, OK. Czyli po prostu jak idziemy teraz na afka, nie musimy klikać po kolei tych opcji, tylko po prostu klawiszami. Tam było 3, 4, 5. I jednocześnie nam się tutaj też te opcje pokazują. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o tworzenie bindów. Życzę Wam przyjemnego skakania z kanałów na kanał. Do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa.